Żyjmy coraz lepiej po raz 732. Przeczytałam ostatnio takie zdanie. Nie chodzi o to, aby być super człowiekiem, ale o uświadomienie sobie, że super jest być człowiekiem. No, muszę powiedzieć, że mnie to olśniło. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry kochani, w piątek. Z tej strony Iwona Majewska-Piełka, wasz psycholog. A słuchacie oczywiście podcastu Żyjmy Coraz Lepiej. Od słuchania, którego mamy razem z Tomkiem Kniatem Nadzieję, życie staje się coraz lepsze. I zresztą, takie dostajemy sygnały. Przeczytałam ostatnio, nawet nie pamiętam gdzie, o, usłyszałam w wypowiedzi Sadhguru takie zdanie. Nie chodzi o to, aby być super człowiekiem, ale o uświadomienie sobie, że super jest być człowiekiem. No, muszę powiedzieć, że mnie to olśniło. Niesamowita prawda, ale też piękna wskazówka, jak żyć, i jak postępować? No, bo po pierwsze, co to w ogóle znaczy super człowiek? My tak lubimy to słowo super, ja sama bardzo je lubię, ale często posługiwanie się tym słowem w pewnym kontekście właściwie nic nie znaczy. No bo super człowiek, czyli co? Że świetnie rozwinął swoje umiejętności, fizyczne, czy świetnie rozwiną swoje psychiczne umiejętności, talenty, czy po prostu jest szlachetnym, dobrym człowiekiem, żyjącym w zgodzie z przyjętymi zasadami. I to takimi zasadami, pryncypiami, które generalnie ludzie szanują. Bo są takie pryncypie, a nawet jeśli ludzie tego nie pokazują, to znaczy nie wszyscy to pokazują, że szanują to, w istocie je szanują. Cóż to znaczy super człowiek? No, superman. <noise> prawdopodobnie też nie o to chodzi, bo przecież wiadomo, że to jest po trosze, po trosze fantazja. Bo kochani, nie mówmy, co jest niemożliwe w wypadku człowieka, dlatego że tak naprawdę to my wykorzystujemy maksymalnie, jak twierdzą niektórzy, maksymalnie około 10% naszego mózgu. Mówią od 2% do 10%. Do A zatem przed nami jest jeszcze olbrzymi potencjał, i to, co człowiek tak naprawdę potrafi zrobić, pokaże przyszłość. W każdym razie, co to znaczy super człowiek? Natomiast Sadguru pięknie to odwraca, bo mówi: chodzi o to, by odkryć to, by uświadomić sobie, że super jest być człowiekiem. Czyli by uświadomić sobie to, jaką, jakim szczęściem jest bycie człowiekiem, jaką radością jest bycie człowiekiem, jaką siłą jest bycie człowiekiem, Czyli postawić może nie tyle akcent nacisk na ciągłe doskonalenie swoich, Umiejętności, swojego, swojego sposobu zachowania, czy nawet swojego życia, nie na ciągłe doskonalenie, nie na dochodzenie do jakiejś bliżej, nieznanej nam, jak powiedziałam, perfekcji, ale chodzi o to, aby otworzyć, jak cudownie jest być człowiekiem i znajdować w sobie, znajdować w sobie, odkrywać w sobie kolejne pokłady, tego cudu, kolejne pokłady tej cudowności. Chodzi o to, aby znajdować w sobie yy, i radość, cies cieszenie się z tego wszystkiego, co my potrafimy, ale też do dochodzenie do pewnych rzeczy, do pewnych umiejętności, do pewnych odkryć, do pewnych stanów, których nie znaliśmy a które okazuje się, że są udziałem człowieka. Taką piękną, pięknym sposobem na to, aby odkrywać, jak super jest być człowiekiem i jakim on jest cudem, jest przeczytanie, to najlepiej to czytanie przez 100 dni pod rząd, przeczytanie listu, który napisałam w oparciu o list Ogamandino z książki Najważniejsze Największy cud świata, największy cud świata, czyli człowiek, oczywiście. Dokładam go tu, tutaj pod linkiem, abyście pod, w linku pod tym opisem tego podcastu, no przynajmniej na, dla osób, które słuchają tego na YouTube, abyście mogli potem po prostu posłuchać sobie tego, tej audycji i zobaczyć, jakim cudem jesteśmy nie zdajemy sobie często sprawy z tego co mamy co za sprawą tego co mamy możemy zrobić co możemy odkryć w sobie co potrafimy robić w ogóle a zatem takie przeczytanie takiego listu uświadamia nam to odkrycie tego że człowiek jest super i że jest super bycie człowiekiem łączy się również z radością łączy się nie właśnie z cierpieniem bo Często słyszę się takie powiedzenia, które niosą w sobie nutkę cierpienia, tak jakby człowiek czy los, tak jakby to było coś no, niezbyt dobrego. Podczas kiedy tak naprawdę bycie człowiekiem jest piękne, jest super, szczególnie jeżeli wiemy, jak z tego bycia tym człowiekiem korzystać, ale tutaj właśnie ten fakt zdawania sobie sprawy z tego, że to jest takie super, jest o tyle piękny i o tyle dobry, że podnosi nasze wibracje, podnosi naszą energię, no bo jeśli się cieszymy, jeżeli to dostrzegamy, jeżeli widzimy, jeżeli czujemy, to z tego chociażby powodu wzrasta nasza radość. A jak wzrasta nasza radość, to pamiętacie, wówczas Dostajemy o wiele więcej od wszechświata tego wszystkiego, co jest na tym poziomie wibracji, czyli co jest dobre, co jest przyjemne, co jest wesołe. Czyli taka świadomość tego, że, jest, że super jest być człowiekiem, jednocześnie no, pozwala nam dostawać więcej dobrych, więcej pięknych rzeczy właśnie przez to, że to doceniamy, że się cieszymy. Nie tak, dalej, nie tak daleko jak wczoraj, idąc na spacer, miałam właśnie taką myśl, jakie to jest niesamowite, że człowiek tak właśnie może iść tak przekłada te nogi, przestawia te nogi i, i niosą go one tam, gdzie chce. Ma oczy, które pozwalają mu oglądać całe, całe ten, ten, to, to piękno świata. Miałam taką myśl, no, niezależnie zupełnie od tego zdania, zresztą często miewam takie myśli. I kiedy je mam, natychmiast podnoszą mi się, podnosi mi się nastrój, ale też idzie mi się lepiej. Lżejsza jestem, czuję się lepiej fizycznie. A zatem warto, warto uświadamiać sobie właśnie to, jakim się jest wspaniałym cudem, jakim się jest, jak cudnie jest być człowiekiem, jak super jest być człowiekiem i z tej pozycji jakby docierać do naszej siły. A niekoniecznie, no, docierać do niej gdzieś z jakiegoś takiego, Zewnętrznego ideału, zewnętrznego wzoru z, z tego, co da zewnątrz zawsze zawsze lepiej będziemy funkcjonować, jeżeli będziemy docierać do naszego wnętrza najpierw, do naszej mocy do tego, co mamy, a dopiero potem tę moc za, zamieniać rozsądnie, na dobrą siłę, na prawdziwą siłę. Dziękuję, kochani. No i. Cieszmy się, cieszmy się z tego, że jesteśmy ludźmi, bo super jest być człowiekiem. Do usłyszenia. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji, zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia. No proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia!